Witajcie moi mili. Jeden z was na e-mail, Kacper, przysłał mi pytanie. Uczy się on do, o Olimpiady Historycznej. Jego pytanie brzmi, no zakładając, że jest to pytanie przykładowe z Olimpiady. Rozważ, odwołując się do aspektów politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturowych, czy główną przyczyną upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego były najazdy barbarzyńców. Pytanie samo w sobie bardzo trudne do odpowiedzenia, no bo zależy od światopoglądu. Ale mamy dalej wyjaśnienie, znaczy dokładniejsze do pytania. Tutaj Kasper się zastanawia, jakie ramy czasowe pracy powinien obrać. Myślał o ostatnim stuleciu, gdzie te przyczyny są nagromadzone oczywiście, ale źródeł tych problemów upadku znajdujemy wcześniej, na przykład dewaluacja. Waluty za Nerona. Pomysłem Kacpra było za rozpoczęcie pisania od rządów Komodusa, którym zainspirował się tym pomysłem cytatem Kasiusza Diona Dio, który mówi, że cesarstwo przeszło z królestwa złota w Królestwo Rdzy i żelaza. Znamy ten cytat chyba wszyscy. I teraz tak. Jakie ramy czasowe. Na początku bym wziął. Początek końca dla mnie. Sam nagrałem o tym filmik Preludium. Gdzieś tu było. O, Tragedia Cesarstwa Preludium. Tu zacząłem od. W 451. Od w zasadzie Etiusza. Od Hunów. 400 jak było. 450, którymiś zapomniałem nazwałem preludium, trochę tytuł mylący, no bo tak naprawdę. No ale chodziło mi o taki znacznie mniejszy, znacznie mniejszy okres czasu tego upadku. Dlatego 450. Oczywiście, na takie pytanie, do Olimpiady jest to zdecydowanie za późno. Dlatego ramy czasowe rozpocząłbym wzmiankę wstępną od Walentyniana I. Który, jak dla mnie, był ostatnim. Całkowicie niezależnym cesarzem, który rządził administracyjnie i wojskowo. No później mamy jeszcze jego syna Gracjana, ale on już eh, też był kompetentnym władcą. Bardziej kompetentnym od swojego wuja Walensa. To na pewno trzeba mu przyznać. Ale jak dla mnie to już była równia pochyła. Gracjan starał się, robił co mógł, ale no zginął z powodu rebelii. Także. Zacząłbym od Walentyniana, który mógłby być takim ostatnią ostoją, właśnie, gdzie zachód cesarstwa był naprawdę bezpieczny. Dlatego, przy Grecjanie ten zachód już nie był bezpieczny. Przy Walentyniach jak najbardziej był. Czy stwierdzenie, że władcy po komodusie, to albo nieudolni reformatorzy, albo uzurpatorzy, jest mocnym uogólnieniem. Tak, jest mocnym uogólnieniem i. Nieudolni reformatorzy oraz uzurpatorzy znajdowali się również wcześniej, przed Komodusem. Ale samo słowo uzurpator w stosunku do starożytnego Rzymu odnosi się do pretendenta do tronu, który przegrał. No bo tak naprawdę każdy jest uzurpatorem i każdy był uzurpatorem po auguście. Gdyż August, ani Senat, ani nikt inny nigdy nie spisali reguł. Kto ma tym cesarzem zostać? Jakie są zasady, jakie są reguły? Więc technicznie rzecz biorąc, każdy cesarz był uzurpatorem. A jeżeli mówimy o późniejszych kryzysach III wieku, no to, no to znaczy, że uzurpator to ten, który przegrał. Na przykład Karus był uzurpatorem Probusa, no ale wygrał, więc stał się cesarzem. A jeszcze taki początek ram czasowych, znaczy się. Kiedy Zachód został skazany na upadek, to wtedy, kiedy Konstantyn przeniósł, czy ustanowił nową stolicę w Konstantynopolu, to był taki, że tak powiem, punkt krytyczny. Jeśli możemy mówić o upadku, punktem krytycznym było przeniesienie na wschód, a jak wiemy, wschód miał 75% zasobów i ludzi, i, i obywateli. Więc no, jasnym było, że Zachód sobie sam y, nie poradzi, a Rzym stał się po prostu tylko symbolem, niczym więcej. A, więc tak, no tymi uzurpatorami to bym na spokojnie brał, bo prawnie rzecz biorąc każdy z nich był uzurpatorem, później przecież wystarczyło, żeby się zgodził Senat, czasami się nie wystarczyło, żeby się zgodził Senat. Więc okej, okay, wróćmy do meritu. Czy najazdy barbarzyńców były główną przyczyną upadku Cesarstwa Zachodniego? E, tak i nie. Były na pewno przyczyną, ale czy główną? Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć szczerze. Każdy sobie musi sam wybrać no, popatrząc na fakty i zdecydować samemu. Ja bym powiedział, że. Nie były bardziej rezultatem niż, niż, niż przyczyną. No bo mamy na przykład problemy znaczne wewnętrzne, na których nie możemy pomijać. Mamy senatorów, którzy są ponad kontrolą imperialną, tu już mówimy o tych ostatnich dekadach, robią sobie co chcą. Każdy może być cesarzem, dochodzi już do tego momentu. W zasadzie to od Maksyminusa Traka, ale z III wieku nie wliczam do upadku, bo to jest mamy ponad 200 lat, więc dajmy sobie trochę odetchnąć. Uh, znaczy, jak każdy może być cesarzem, to znaczy, mamy dużo wojen domowych. No, wojna domowa. W wojnie domowej nie ma wygranych. Każdy przegrywa. Dlatego, jak dla mnie, bitwa pod Frigidus to już był koniec. Kiedy Teodosius I wyruszył na Eugeniusza? Eugeniusza. Eugeniusza na zachodzie. Pod bitwą Frigidus zginęło chyba 60 tysięcy Rzymian. Pod Adrenopolem również zginęło dużo, ale no, udało się to jeszcze. w jakiś był w stanie to odepchnąć, ale im mniej żołnierzy mamy, tym więcej bierzemy barbarzyńców, german do, do armii. Dla nas y, taki Orestes, który był ojcem ostatniego cesarza symbolicznego Romulusa na Augustulusa na zachodzie, no to był Germaninem, tak? Ale dla samego Orestesa i dla tych innych, wielu, na przykład Alaryk, oni siebie nie traktowali jako German, jako barbarzyńców. Oni byli generałami rzymskimi, magister militum. Więc my to takich rozróżniamy jako German i Rzymian. Ale dla nich samych to wszystko byli Rzymianie, tak? Więc ja tu ciekawe, mam mapę. Gdzie ja tu mam? O! Także to, że powstały różne księstewka takie w, w Europie, no to znaczy, że to byli cały czas, według nich, to cały czas była kontynuacja Rzymu. Kiedy Odoakers zdobył Italię, on po prostu stwierdził, że pod tym już kolejny cesarz, który i tak jest kukie, kukiełką, bo Romulus był kukiełką. Wielu wcześniej było kukiełkami, bo już Majoriana zdaje się, ale Majorian to był taki ostatni podryg już dogorywającego ciała. Po prostu stwierdził, że on sam będzie królem, nie będzie się cesarzem. Wysłał, senat e, w zasadzie wysłał szaty Rumulusa do Bizancjum i że technicznie, formalnie jesteśmy pod e, rozkazami cesarza na wschodzie. Do tego no, siła i dużo czasu spędzał cesarz na tak zwanych damage control. Było tyle. Wypadów barbarzyńskich. Było tyle wojen domowych uzurpatorów, że połowę czasu to taki cesarz w ogóle zajmował się tylko, żeby jakkolwiek opanować sytuację. Nie mówiąc w ogóle o żadnym jakimś tam ustanowieniu nowego porządku, na to nie było czasu. No, obywatele z Italii nie mogli służyć w armii. To już wydał specjalnie dekret Walentynian III. Germanie trzonem armii. No to już mówiłem, dlatego że. Dla zwykłych rzemian armia straciła wszystkie profity. Trzeba było długo tam siedzieć na służbie, 25 lat. Nikomu się nie chciało. Poza tym, no to już nie była armia z I ani drugiego wieku. To była armia bardzo no, luźna, że tak powiem. Do tego dochodzi takie coś, tak nierówność majątkowa. Ci bogaci stali się jeszcze bardziej bogaci, ci biedni stali się jeszcze bardziej biedni, i ci biedni, żeby uniknąć poborców podatkowych. Innych jakichś tam urzędników cesarza musieli szukać właśnie protekcji tych możnych, którzy no, przekupywali tam w zasadzie tych urzędników, a sami ci chłopi, biedni, no pracowali dla nich, więc no, było to po prostu takie no, udawane niewolnictwo, że tak powiem. A jeśli już do niewolnictwa nawiązaliśmy, no to musimy stwierdzić, że no, sytuacja była tak zła, że. Dochodziło często do tego, że ludzie sprzedawali swoje dzieci w niewolę, po to, żeby w ogóle jakoś przeżyć. A więc tu już mamy całkowicie złą sytuację. No, i opowiedzcie sobie sami, czy za takie państwo warto iść, walczyć i umierać. Do tego dochodzi to, że ludzie po prostu ucinali sobie kciuki, ucinali sobie palce u stóp, czasami inne rzeczy, tylko po to, żeby no, nie zostać włączonym do armii, bo za niewłączenie do armii groziła śmierć, tak za uniknięcie powołania tego Okrucieństwo podatków, poda poborców podatkowych. Tam, gdzie zostali przekupieni przez możnych, no to musieli te podatki odzyskać tam, gdzie nikt, nikt ich nie przekupił. Czyli dociskali śrubę coraz mocniej, coraz mocniej. Szerzyła się ta korupcja. Zakaz przemieszczania się. Chłop nie mógł sobie tam przejść z miejsca na miejsce, więc stał się w zasadzie niewolnikiem swojej własnej ziemi. Te dekrety cesarskie stawały się coraz gorsze, coraz bardziej autokratyczne. I no i w końcu dochodzimy do tego, że nikomu się za Rzym nie chce walczyć. Do tego w 407 zdaje się roku, Mren jest całkowicie zamrożony i Germanie wlewają się do cesarstwa. Chyba aż 9,8 plemion, z czego 7 nigdy nie zostało odpartych, tylko jedno. Czyli od tego momentu 7 plemion po prostu. Już na stałe zostaje na terytorium cesarstwa i tworzy swoje własne odrębne terytoria, które dla mieszkańców tam żyjących nie różnią się za bardzo od cesarstwa, gdyż Germanie wprowadzają prawa bazowane na tym prawie cesarskim, często traktują się jako właśnie obywatele Rzymu i często są obywatelami Rzymu. Zazwyczaj wódz z Germańskiego jest jednocześnie wodzem wodzem militarnym w Rzymu, więc no, dla nich to nie ma różnicy. No i gdy chodzi do tego, że Rzymianie z Italii po prostu broją się przed Rzymianami z germańskimi i granice się zacierają. Nie ma żadnego czystego podziału pomiędzy barbarzyńców a Rzymian więcej. Po bitwie na Polach Teutolońskich, która była no taka ostatnio wielka, w zasadzie nic nie dała Rzymowi ta granica zaciera się całkowicie, gdyż Hunowie byli wspólnym wrogiem, który no, jednoczył wszystkich. Gdy Hunów zabrakło, Katalońskich Polach, przepraszam, no to gdy Hunów zabrakło, no to wszyscy rzucili się sobie do gardeł, a w zasadzie wszyscy rzucili się na te jeszcze resztki w Italii, i Cesarstwa, no bo każdy chciał mieć coś dla siebie. No i Germanii jednocześnie byli wrogami i jedynymi sprzymierzeńcami przeciwko innym Germanom. Sytuacja bardzo skomplikowana. No i teraz wracamy do meritum. Czy była to główna przyczyna upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego? Eee. Żeby odpowiedzieć tak albo nie, no bo na teście trzeba odpowiedzieć tak albo nie, to żeby no raczej tak dmuchać na zimne odpowiedziałbym że tak ale podał do tego wytłumaczenie dlaczego rzym był tak osłabiony trzeba również liczyć w to, że te plemiona germańskie łączyły się w takie super plemiona, czyli bardzo kilka mniejszych plemion łączyło się w jedno duże i po prostu no nie dało rady się z nimi utrzymać trzeba mieć też na uwadze, że rzymianie jakoś nigdy nie byli um, Wyjątkowo silną mocą militarną byli po prostu najsilniejsi w danym czasie w regionie. Tak jak no, partowie u siebie. A między sobą ani partia nie potrafiła zdobyć Rzymu, ani Rzym partii, no bo te, widzicie, persji, bo te różnice się jednak wyrównywały. No i to też trochę względu na to wchodzi. Trochę nowej perspektywy się rzuca. Także tak, no, odwołałem się do tych aspektów politycznych, że. No, Germanie wchodzili po prostu w struktury wojskowości, a to znaczy, idzie, że już nie było miejsca senatorów i Rzymian, więc kariera polityczna już nie polegała na bycie w Senacie i mieć tam pretorstwa, konsulatu, tylko na <głos》>, awansowaniu w armii. Społeczno-gospodarczych, no co już powiedziałem, ten straszny upadek gospodarczy, niemożliwość poruszania się chłopów, takie inne rzeczy kulturowych. Kulturowych jest problem taki, że właśnie ten proces trwał tak długo, że dla ludzi zwykłych nie robiło różnicy, czy oni mieszkali teraz w jakimś królestwie germańskim czy w cesarstwie, bo chcąc, nie chcąc, te kultury były do siebie bardzo podobne, bo Germanie bardzo udawali Rzymian, a Rzymianie zaczęli udawać German, i się to po prostu wymieszało. Więc kulturowo za bardzo się od siebie no, nie różnili tak naprawdę już w tym czasie. W tym czasie nie było tak źle. No a jeśli chodzi o sam upadek, to wiemy, że Augustus był oczywiście symboliczną datą. Tam, tak tylko, żeby założyć. Tu jeszcze na mapie widzimy w Dalmacji właśnie ziemię. Yy, 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 ziemię. Neposa, który no, przeżył kilka lat jeszcze po, po Rumulusie, Augustulusie. Um. I też warto by zauważyć, że zachód został jakby tak zapomniany przez wschód. W sensie, wschodni cesarze dobrze wiedzieli, że zachód upadnie i nie zrobili z tym nic. Także no, to też się liczy w upadek, no bo... Eh. Trudno, nie? Było. Było, minęło. No, także Zeno później nawet powiedział przecież Teodorekowi bo był już wkurzony na Odokera, idź, zabij go tam, weź sobie i dalej ja od ciebie nie będę wymagał żadnych zapłat, żadnych formalnych zobowiązań wobec mnie, idź i rządź sobie tam sam. I Teodorek oczywiście się zgodził. No i, no i na tym można by się zatrzymać. Jeszcze czy polecam jakieś książki o tej tematyce. No to w zasadzie tylko dwie, no, upadek cesarstwa rzymskiego Petera Hitler jest myślę, że spoko opowieścią na ten tematy. Ja osobiście również lubię koniec Imperium, Christophera Kelly, który bardziej się skupia na tyli, ale to właśnie opowiada, jak te relacje pomiędzy Wschodem Zachodem i Atylą wyglądały. Nie mam pojęcia tylko, czy jest po polsku. Um, nie znalazłem, więc pewnie nie ma. Ale ogólnie to polecam, więc mam nadzieję, że wyjaśniłem trochę przyczyny upadku, chociaż szczerze powiedziawszy, nie ma na to prostej odpowiedzi, ani jednej odpowiedzi. To był tak długi proces, składał się z tak wielu różnych czynników, że. I tak naprawdę cesarstwo nigdy nie upadło, ono po prostu no, przetransformowało się. Jakaś forma upadku na pewno była. Ale nie było to tak drastyczne, jak może nam się wydawać, że to po prostu zalała cesarstwo, fala dzikusów z arenu i skończyło się święto lasu. No nie, to też tak nie wyglądało. Cesarstwo było bardzo zgermanezowane, a Germanie bardzo <ścoughs> cesarzeni, że tak powiem kolokwialnie. Ale jeszcze wpadło mi na YouTube nagranie audycji polskiego radia, zdaje się. Upadek Cesarstwa Rzymskiego, dzień, w którym wydarzyło się wszystko i nic. I można sobie posłuchać, jak ktoś chce, nawet jest ok, ale znalazłem tutaj coś, z czym się nie zgadzam z jednym z tak zwanych ekspertów. Trójka ich była. Trójka ich była zaproszona i proszę posłuchajcie sami, jak to wygląda. I zwróćmy uwagę na to, że w roku 69-70 mamy wojnę domową wojna się kończy, zostaje zwycięzcą ten, który został przez Senat uznany. Następna wojna domowa ma miejsce w roku dopiero 192 na 3. I znowu doszło do sytuacji takiej, że wybranie Senatu został sprzątnięte jest pustka. Za każdym razem nowa dynastia, nowa Uzurpacja, czykolwiek by to nie było. Tylko wówczas zyskuje stempelek legalności, który został uznany przez Senat. Stąd Senat spełnia nieprawdopodobnie ważną rolę. On daje legitymizację. Tak, ale Tacyt już o tym pierwszym wydarzeniu pisze, że wtedy na imperii zostały odkryte. Nieprawda? Tak, inaczej mu się tak wydawało. Ale nie mógł cesarzem zostać każdy. to co zdarzy. W roku 96 powinno stać się to samo: Nerwa zostaje uznany przez Senat i ba, pretorianie. Czyli ci obalacze cesarzy par excellence mogą się wściekać, mogą mordować bezpośrednich sprawców zamordowania swojego ukochanego cesarza, ale nic nie mogą zrobić przeciwko... To ja są im armię ja zewnętrzne. Przepraszam, bo dlatego, że te armie uznawały wybrańców Senatu. I tak samo te armie uznały w 192 roku, po wygaśnięciu dynastii antonińskiej, po śmierci syna Marka Aureliusza, jego następcę bez mrugnięcia okiem. Kiedy on został zamordowany, wybraniec Senatu przez pretorianów, wówczas zaczyna się wojna wszystkich przeciwko wszystkim. Pamiętajmy o tym. Ja powiem. Okej. Okay. Uh, no, chodzi o to, że pan tu mówi, nie wiem, profesor czy doktor, że wybraniec Senatu stawał się zalegalizowanym władcą i legiony się go słuchały. Tu mam z tym problem, bo. No to jest takie trochę, co było pierwsze, jajko czy kura? Senat akceptował tych, którzy wygrali wojnę. Rozumiemy, co było pierwsze, jajko. Senat zaakceptował Galbę. Senat zaakceptował Marka Otona. Senat zaakceptował Witeliusza. I czy to powstrzymało Wespazjanę przed sięgnięciem po władzę? Czy ogłoszenie Galby cesarzem przez Senat? Jeszcze zdaje się za życia Nerona przecież. Czy to powstrzymało legiony Witeliusza przed... A, Ogłoszeniem rebelii 1 czy 2 stycznia 1969 roku przeciwko Galbie, który był oficjalnie zatwierdzony przez Senat? Czy to czy zatwierdzenie Witeliusza przeszkodziło Wespazjanowi 1 lipca, żeby jego armia ogłosiła go w Aleksandrii cesarzem? Nie. Więc no tu się zdecydowanie nie zgadzam z panem znawcą, który twierdzi, że stempelek Senatu był tak ważny, że armie się go słuchały. Nie, wcale nie słuchały. Sever też dostał przypieczętowanie Senatu po tym, jak zdobył militarną no, władzę, tak? Monopol militarny. Tak samo było z Wespazjanem, ale akurat rok cztery cesarzy z moim konikiem i wiem: Galba zatwierdzony, Rebelia Witeliusza oton był zatwierdzony, Witeliusz był zatwierdzony i Wespazjan był zatwierdzony. I wszyscy byli zatwierdzeni. Wszyscy byli w Rzymie. <laughs> Więc o co tu chodzi? Coś się tu nie klei. No ale to taka mała dygresja jeszcze na koniec. No, także jeśli chodzi o przyczynę upadku nazdy barbarzyńców, tak, ale zawsze trzeba wspomnieć o tym wcześniejszym. No bo gdyby nie najazdy, no to Rzym pewnie, nie wiem, rozpadłby się na jeszcze mniejsze części i dalej kontynuował wojny domowe, no ale barbarzyńcy po prostu... Zmienili układ polityczny, tak jak Republika skończyła swoją no, żywotność, tak stworzyło się Imperium. Tak wtedy, kiedy Imperium skończyło swoją przydatność i żywotność, zaczęły się po prostu Królestwa Germańskie. Naturalna kolej rzeczy. Pozdrawiam Was i cześć.